prosił. Myślisz, że to ma związek z tym, tą romantycznością i eterycznością? Po którą cię pytam wcześniej? Z przejrzeczystością. Po prostu nikt mnie nie dostrzegał. Nie, bo gdzieś tam mówiłaś, że bardzo ci przeszkadza to, że cię ktoś traktuje przez, nie wiem, ocenia, przez pryzmat swoich ról, nie? No to przeważnie myślą, że jestem taki harpagon, prawda? Jak na scenie. I że jestem burakiem, albo że jestem niemiła, albo że go zaraz okrzyczę, albo że go skrytykuję. Że jestem taka, i przede wszystkim, że silna taka, bardzo silna. No tak jest, tak. No i to ci pomaga, czy przeszkadza w życiu? No przeszkadza, bo przeszkadza mi to w relacjach, bo ludzie się krępują trochę. Boją. Mówisz? Ale się da żyć z tym. Da. Bardzo jesteś dzielna. Kiedyś Władek Sikora powiedział, że dobre są takie zespoły, gdzie jest dwóch liderów. U was jest dwóch liderów? Trzech? Czterech? No u nas jest dwóch liderów. To tak dwoje. Nawet dwoje liderów, bo to Kamol. Rozumiem, że jedna rodzina taka trochę. Kamol i ja jesteśmy liderami. Każdy ma swój zakres obowiązków, czy tam miejsc, kompetencji, w których się lepiej lub gorzej czuje. Ja na przykład nie potrafię paru rzeczy, które Kamol robi doskonale, a nie. Może i odwrotnie, ale w każdym razie nie wyobrażam sobie na przykład, żebym ja miała rozmawiać w sprawach telewizji albo organizacji, w sprawach na przykład takiej polityki jakiejś medialnej. Kamol jest od tego świetny, potrafi iść powiedzieć nie, albo tak, albo jakie nie. Mamy wymagania, albo czego oczekujemy. Ja jestem kompletna taka dupa jednak wołowa w takich sprawach i ja bym nie umiała. Bardzo się boję i źle się czuję w takim klimacie. Ale znowu na przykład nie wołowa. Lopez mówi, że nie wołowa. No, ale znowu na przykład w sytuacjach załóżmy pilnowania aktorstwa, no to tutaj po prostu Aśka nas tam ćwiczy, to nas ja pilnuje tam i ściga nas. I, bo faktycznie pod tym względem no, jest zdecydowanie najwięcej widzi, najwięcej sama potrafi i jakby z tego tytułu wiadomo, że tutaj ona przewodniczy, nie? A programy to sobie tak wymyślamy sami, razem, nie wiem, któreś ma pomysł. Tutaj kwestia liderowania i bycia liderem nie ma znaczenia. Bo nawiązując do tego, o czym mówiłam, tak jak to Sikor powiedział, podał jednocześnie przykład Beatlesów. I tak sobie myślałam, kto z was jest kim? Waszej dwójce. Ja chyba McCartneyem, jestem, bo ja go bardziej lubię od Lennona. Rozumiem. A Lennon nie żyje, to czyli... Podobno, no. Czyli Kamol. Mi został Lennon. No, w każdym razie tak. To rzeczywiście, popatrz, ja pierwszy raz skojarzyłam, że z Beatlesami, przecież uwielbiam ich, ale nie skojarzyłam z nami. To moja skromność. Ale porównanie mi się podoba. Prawda? No. Dlatego przytoczyłam. Asiu, a ty tam też na waszej stronie o tym przeczytałam, że ty zaczęłaś przypadkowo pisać. Że tak. Ale ty świetnie piszesz, dlatego jestem zdziwiona, czy naprawdę przypadkowo, czy to jest taka kokieteria? Słuchajcie, bo to było niesamowite, zostaliśmy właściwie zmuszeni, mieliśmy próbę, skończyła się próba, Sikora nas puścił z tej próby, powiedział idźcie sobie, bo to w Potemach jeszcze, idźcie sobie, już niech każdy odpoczywa, ale na następny dzień na próbę, o tam załóżmy o tej 16, każdy przynosi tekst i to miał być Kopciuszek. Każdy z nas miał, przecież Klemens też pisał, też goniłeś tam w dziczy. No i oczywiście jest godzina 15.30 następnego dnia. Co było jak ten? Tak, i 15.30 następnego dnia, a karą za nienapisanie tego tekstu było po prostu normalna młócka, bicie. Myśmy się bili za karę. I polegało to na tym, że osoba karana kładła się na stole, a reszta biła ją po tyłku 16 razy, ale bardzo mocno. Oczywiście kobiety, czyli ja, byłyśmy mniej dostawały, jakoś tak lżej, ale to naprawdę było przede wszystkim poniżające. Tak? To było poniżające. A kto to wymyślił? To było Sikor. Po prostu to Sikora gdzieś tutaj Sikora. Krąży. Nie, bo to jest zwyczaj przejęty z tych, od kajakarzy. To jest zwyczaj, który został przyjęty od kajakarzy. Sikora przez długi czas był kajakarzem. Kajakarstwo takimi górskimi kajakami tam gdzieś pływali i to oni, tylko że tam w kajakarzach to jeszcze gorzej, bo to wiosłem się naparzało. Także to i tak okazało miłosierdzie Sikora, że nie przyniósł wiosła do kabaretu.
i tłukliśmy tymi. A dokończ historię. Tak, no i strasznie się bałam i zorientowałam się, że przecież ja nie mam tekstu. Lecę do Kamola, bo w jednym akademiku mieszkaliśmy. Kamol, masz tekst? Nie mam. Jezu, jeszcze pół godziny zostało, nie chcę, żeby mnie bili, już po prostu tego dosyć. Już nieraz dostałam, czyli wiedziałam, czym to grozi. To jest bardzo, no po prostu strasznie nieprzyjemne. I, a jeszcze co, jak bili, to jedna osoba w tym czasie do ucha kawał opowiadała. Żeby złagodzić ból, a to było jeszcze bardziej wkurzające. Jeszcze bardziej wkurzające, że żart opowiada. Bo słabe kawały zawsze opowiadali. Słabe kawały. No i teraz tak, zostało pół godziny, za chwilę już 15 minut i usiadłam i w panice totalnej napisałam, no cokolwiek. Kamol napisał też cokolwiek. Przychodzimy na próbę. Ty, Klemens, jak tam dałeś radę wtedy? No też coś miał. W każdym razie przyszliśmy na próbę, przeczytaliśmy te nasze teksty i nagle się okazało, że fajne. U mnie, pamiętam, w Kopciuszku Goofy był. I on, pamiętam, i on robił... I ona mówiła, Kopciuszek mówiła, ale mi jest przykro, a Goofy robił... No i to wyrzuciliśmy, na szczęście. W Kamola wersji bardzo fajna była narracja. Gdzieś tam z innych skeczów, no i się udało. I to był taki, to był przełom, bo się okazało, że właściwie, że każdy może pisać. Że każdy może pisać. A oprócz... Że było, że jarała trzy paczki dziennie, przez Kopciuszkiem ją zwano, to było u mnie. To było u ciebie, tak, no. Że, no. Teraz metodę wychowawczą? Jaką metodę wychowawczą? Dobywamy moralnie. Tak, rozmowy. Szyderstwa, oczywiście złośliwości. Tutaj Łukasz, kolega, jest najlepszy w szyderstwach i w... Łukasz, powiedz nam jakieś szyderstwa albo złośliwość. Nie, to musi być powód, to jak nie mogę od razu. Łukasz, Łukasz zawsze jest czujny i jak tylko może komuś dosrać, jest. Z Lopezem to jest tak, że Lopez przypomina rekinak. To jest tak, że załóżmy, jest jakaś rozmowa i to jest tak, jak też rekin pływa sobie i nagle poczuje krew. I już nie odpuści, już się wpina po prostu i tu się go ma u szyi po prostu i tam... No nie, no tak jest. A nie ma już kart finansowych? Bo była legenda, że były karty finansowe za jacy. To w potemach. Nie, u nas nie, tego systemu nie przejęliśmy. Znaczy przejęliśmy część pewnych zachowań, pewnych sytuacji z kabaretu potem, ale akurat tego nie. Asiu, ty się czujesz damą polskiego kabaretu? I w ogóle o tym nie myślę. Czy damą, bo ostatnio mi też zadano pytanie, czy czuję się cesarzycą, no to... cesarzową. czy królową. Ani ty w ogóle nie myślę o tym. I po prostu myślę o tym, żeby nasz kabaret był bardzo dobry i żeby... I żeby był chwałą. Bo zawsze się zastanawiamy, nie, w takich nawet rozmowach zupełnie poważnych, dlaczego jest mało kobiet w kabarecie. I przeważnie wysnuwamy wniosek, już pomijając inne rzeczy, że jednym z tych elementów jest to, że kobieta nie chce się, że tak powiem, czasem pokazać im od brzydkiej strony. Tak, czasem musi się w jakiś sposób taki przekomiczny, tak. Trzeba i że to kobietom przychodzi trudniej. Chciałam cię zapytać właśnie, czy tobie to sprawia jakąkolwiek trudność, żeby się okazać brzydką. Nie, właśnie, chociaż zauważam, że kiedyś było gorzej, znaczy lepiej. Lepiej i gorzej, bo kiedyś w ogóle nie miałam żadnych zahamowań, wychodziłam na scenę jak jakiś potwór. Jak ja sobie teraz popatrzę na zdjęciach i na nagraniach, co ja tam z siebie robiłam, no to był dramat. Teraz troszeczkę to zmieniłam i staram się zachować taką równowagę, żeby czasami ładnie wyglądać, jeżeli może się oczywiście okazywać, że ja jestem nieświadoma i że mi się wydaje, że ja ładnie wyglądam, a nie wyglądam ładnie, ale już się tu nie wnikam, bo nie jestem w stanie tego zbadać, ale staram się wyglądać i ładnie i też spokojnie, bardzo źle, jak najbardziej, nie ma to żadnego problemu. Nie ma problemu. Żadnych ty. No to nie. To prawdopodobnie jest właśnie taki element ważny, który... Dlatego nie ma tak wiele kobiet, nie? W kabarecie, no, bo jest was kilka, nie? Lubię to, zawsze to lubiłam i w szkole podstawowej, czy tam gdzieś w średniej sobie tam robiłam cuda, nalepiałam na twarzy, w ogóle robiłam miny, wkładałam sobie, wypychałam sobie policzki, żeby wyglądać jak taki zupełnie już matą. No, robiłam z siebie głupka naprawdę i sprawiało mi to przyjemność. A wyobrażacie sobie, że moglibyście, nie wiem, pracować w jakiś inny sposób, nie w kabarecie? Jeśli tak, to co byście chcieli robić? Ja mógłbym robić meble. No, tam, ja lubię majsterkować, mam kupę narzędzi, sobie kupuję. Jak wchodzę do takiego sklepu jak Castorama z narzędziami, wszystko bym kupił. Wszystko mi się podoba, wszystko bym chciał. Mam wyżynarki. Ile radości miałem, jak dostałem pod choinkę taką piłę, taką elektryczną, z taką tarczową.
To jest bardzo przydatna rzecz. Ale zrobiłeś już coś? Jakiś meble? To opowiedz. Na przykład, znaczy meble nie, ale na przykład kupiłem dom na wsi i miałem taką okładzinę z drewna i zostało mi tu trochę desek, to zrobiłem w całym domu okiennice na przykład sam, które są właśnie...